19 lutego 2010 roku pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 112 został, na cześć astronoma Mikołaja Kopernika, oficjalnie nazwany Kopernisium. 4 stycznia 2010 roku w Dubaju oddano do użytku Burj Khalifa, najwyższy budynek świata. W 2010 roku skonstruowano maszynę kwantową. Przedmiot, który był widoczny gołym okiem, zachowywał się jak cząstka elementarna. W 2010 roku zespół europejskich naukowców opracował protezę dłoni, która naśladowała ruchy prawdziwej dłoni i pozwalała odbierać bodźce dotykowe. Znacząco poprawiło to komfort życia osób po amputacjach zmagających się z niepełnosprawnością. W 2010 roku Nagrodę Nobla z dziedziny fizyki otrzymali Andrzej Geim i Konstantin Nowosiołow za przełomowe badania nad grafenem. W maju 2010 roku została stworzona pierwsza na świecie sztuczna komórka. W 2010 roku świat ujrzał iPada, a do kin weszły The Social Network oraz Incepcja. W styczniu 2010 roku odkryto pierwsze w Polsce szczątki Neandertalczyka. 14 lutego 2010 roku został otwarty Narodowy Stadion Rugby w Gdyni, który widać za moimi plecami. 5 listopada 2010 roku zostały otwarte drzwi do wystawy interaktywnej Centrum Nauki Kopernik. Drogi Koperniku, gratulujemy, życzymy wielu sukcesów, gratulujemy także nagrody tegorocznej na Excite Directors Forum. Życzymy, żebyś był liderem jak do tej pory i nas inspirował tak, jak robisz to od 10 lat. Wszystkiego najlepszego od całej załogi eksperymentu.